Hej, 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 ludziska, z tej strony Buzun. Widzimy się... Nowa, Prospect. Widzimy się na następnym odcinku. Half-Life'a. Mam trochę minimalnie mniej amunicji, bo zrobiłem mały test. Jeszcze inaczej dzisiaj, w ogóle jeszcze inaczej nagrywam. Powinno być bez szumów, a ja powinienem mieć jeszcze mniej roboty z tym. Więc ogólnie git majonez. Jeśli na to tak spojrzeć. Aha, tutaj byliśmy, zebraliśmy sobie wyrzutnia rakiet. W sumie mogę sobie z nią pochodzić, mam mało życia. Jak się który napatoczy, to i tak padnie na ten strzał. Quick save oczywiście. Bez tego żyć nie można. Okej. Okay. No, w sumie. O, tak. To są megusta. Jak kapusta. Tutaj... No by tak serio. Ktoś jeszcze? Nie? No i dobrze. To ja sobie to wezmę. O, tak mi mrób. Tylko... Za mały mam przydział. Power. Ujowy ten akumulator macie tam. Dobrze. Czy ja... To oczywiście, że tu coś znajdę. Leczenie. A leczenie, wiadomo, jest fajne, jeżeli ma się mało zdrowia, bo jeżeli ma się dużo zdrowia, to tam może sobie leżeć. Jakiś syp? Czy coś? Ta lampka mogłaby mieć osobne zasilenie. Ciekawe. Ja tutaj nie wejdę, ale moje robaczki tak. Tylko... Chwila. Czemu tego prędzej nie zauważyłem? Ja się zapytuję. Trzy wyrzutnie. Trzy wyrzutnie. Jedna wyrzutnia, ale trzy pociski. Ciekawe. Po jakiego grzyba tu się taka stawiać? Ogrodzenie, cokolwiek. A, myślałem, że tam coś stoi. Ale chwila, nie tędy. A tędy. Zakręćmy trochę dopływ gazu. Co prawda ciemność nastała, ale... Wojak jest trochę bardziej ciemno, niż mam się fajczyć, wiecie. Takie jakieś dziwne moje ten... upodobania. Ciekawe, czego ziemia płonie. Gdyby to był tak... z tej rury... płomień, to... ja, spoko. Łomot. Łom. Robaczki? Robaczki? No co, nie przyjdziecie? Feropod, nie? No dobra. Mamy pistolet maszynowy i strzelbę. O, to jest dobry pomysł. Strzelba w szczególności, nawet takie... Tak, skrobu, trach. No to następny poziom. No cóż, no Janusz. A co? Stać mnie. Widać? Widać, że mnie stać. Czy tu nie doniosło nad głową kogoś, wiecie? Głupio by było. Trochę ujowo. Mieszkać sobie. Coś czuję, że to będą zombiaki. Tak sobie myślę, żeby może nagrać... Chat, pamiętam, to się nieźle biegało po tym. Tak, aby nagrać sobie, wiecie, mod do Half-Life 2, który jest jakby przeniesieniem pierwszej części na silnik dwójki. Coś takiego. To sprawdzimy za chwilę. Co? Nie, zdawało mi się.
No, za dużego wyboru nie mam. Ty cholerna Magnidog, zdychaj. Będziemy tu dziabać. Wieżyczki, właśnie. To jest to. Potłuczone. Tu coś ich zeżarło. Ej, ej, ty to mi... Ty! Brzydki. Ciekawe, okej. Okay. Ale robaczki są moje tutaj. To mamy wyjście, jak widzę. Pistolet maszynowy? W sumie na razie możemy go nosić. Śmierć wyżyczki. Dorwały ją jakoś. Najwyraźniej. Mogę zejść tutaj, ale nie, musiałem do góry może wejdę, ale no tak nie bardzo. Chociaż... Po jakiego grzyba mi tu wyżej? Tak, tak... No nie wiem jak to miałoby być. I się wzięło i zepsuło. Robaczki moje. Czym tylko nie musiał do was strzelać. Ale chyba nie. Halo, halo, Marian? Aha. No faktycznie, one są też... A, tu pewnie zobaczymy gdzieś tego. Właśnie. Ty gnido. I to jest ten, znasz jak Lambda. Aha. Ten duży. Nie wiem, z tym to faktycznie ciężko przeżyć, jeżeli nie ma się odpowiednich argumentów. Ja mam. No, a niech jest na tym kanale. A my doładujemy sobie trochę kombinezon. Pełno. Pełno. Dam tak nie było smacznie. Smakowo. Tak podejrzewałem. No to jeszcze up. Czy gdzieś tu musi być ten, nie? Zabiłem wieżyczkę. Coś jak w tym. Jeju, jak się nazywał? Czy mógłbyś się zniszczyć? Nie, tu nic nie ma. Aż myślałem. Fotel taki dentystyczny, trochę stary. Albo... Doktor... Albo chociaż tego, w sumie. Pucybuta, chociaż ten nie pasuje mi pod głowę. Pam param, pam pam, trochę amunicji, daj, jaj, to więcej nic nie ma, dobra. Nie to nie, łaski bez, naprawdę. Czym tutaj byliśmy? Tak, byliśmy tutaj. Dlaczego ja tego nie zauważyłem, ja się pytam, dlaczego tego nie zauważyłem, więc... No dobrze. Mocne drzwi. Chciałem coś wam, o czymś wam powiedzieć, ale zapomniałem. Skleroza. Barnaku? Aha. Mariany. Ale niekoniecznie to chciałem. Mówicie ile farby? Mówiłem wam. Patrz, om. Jest trochę farby. Nie smakuje? To nie, więcej nie dostaniesz. Gdzie on ma ten łeb ze strony? Tu jesteś. Okej.
Ale ja nie chciałem tego robić. Ja bardziej chciałem... No nic. Nie tak. Oj, czekaj, bo to może... Wiecie, są takie miejsca, do których się nie dostaniesz, jeżeli nie użyjesz barnaka. Ale tu się dostanę, dobra. Tego się nauczyłem z jedynki. Kiedyś grałem. Dawno temu. To było dawno i nieprawda. Tyle wam mogę powiedzieć. No się masz. Ale tak skakać ja nie chcę. Kręgosłup, myślałem, że jakiś robal. Tak się przyglądam. Te barnacle nie są takie aż głupie. Cholera biała, chyba mi się przyczepiają. Mocne coś było. Wy małe gnidy skaczące. Wiecie co? Walić to. Macie. Szkoda tylko, że jeden strzał był. No ale trochę mnie obiły, zobaczcie, miałem pełne ten. Zasilanie pancerza. Naładowany był do oporu. A tu jesteś. Ona nie chce współpracować. A co jest? Strzelaj, próbuj szczęścia. Amunicja, spoko. Do Mariana, granacik, tak? No granat w sumie dobry nie jezuje, ale mam pełno. Wieżyczka wysunięcie, czyli gdzieś tu wieżyczka jest jakaś jeszcze. Się będzie pamiętać. Dobrze, one nie chodzą. Się nie poruszają ogólnie. Oj, wtedy by napsuły krwi. Co nie? Znaczek Lambda, gdzie on będzie? Pam 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 pam. Tu jesteś. Ale cię grzmotne. Okej. Jednej się pozbyłem. Dobra, udało się. Widzicie? O, i to będzie tutaj. Wiem, że tu coś jest. O, tutaj jeszcze nie byłem? No, aż dziwne. Dopiero teraz sobie zdałem ogólnie sprawę, tak poza tym. Nie żeby coś. Że nie nagrywa się, gdy się włącza na Steamie ten widok. Osiągnięcie i tak dalej. To się wcale nie nagrywa. Dopiero się okazało przy montażu. A jeszcze najpierw z tego wszystkiego jest to, że zapomniałem napisać, że... że tam coś powinno być oczywiście, ale się dowiecie z tego odcinka najwyżej. O Boże, zapomniałem znowu sobie piciu. Cholera. Co? Nie podoba ci się, nie? Leżeć. Pełny. Tu nic nie ma? Coś najwyraźniej zgniotłem. No, jak nie trzeba, to ma moc, ale jak trzeba, to kurde, trzeba uderzyć kilka razy. Coś czuję, że tu coś będzie. Tu będzie ten wkurzony wielki. Na niego się przyda bazooka. O, dwa strzały alternatywne. Pewnie jak zejdę, za chwilę się pojawi. Więc, tak, podejrzewam. Dobra. Coś jeszcze? Nie? No i bardzo dobrze.
No ja tak nie potrafię jak on. On jest tym lepsiejszy. No się masz. Ale już tak trochę nie byłem do końca pewien, czy mnie nie zaatakuje. Na szczęście nie. Lubi mnie. Może gdyby on był na chodzie, to byłoby się nie pokazał. Albo by mnie zaatakował. Wiesz, on trochę bardziej podobny jest do niego. Halo, halo? Halo, halo, Marian? Tak, my tu się skradamy, ale napierdzielam z full auto. Bo w sumie dlaczego nie, prawda? No właśnie, dlaczego nie wziąć tego? Ta. Komuś się coś z główką stało. Fajny prysznic. Ciekawe, ile razy tu mydełko zostało opuszczone. Nie jestem do końca pewien tej toalety. No wiecie, jakoś tak. No nie wiem czemu. Uprzedzenie? Być może. Aczkolwiek czy na pewno? Prawdopodobnie nie. Albo tak. Czy tu coś znajdę? Nie znajdę. No dobra. Czyli trzeba tamtędy. To mi niepotrzebne, przynajmniej chwilowo. Okej. Dobra. Nara, 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 nara. Nara, 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 nara. No, jesteście. Czy nie moglibyście mi tak przekopać jakiegoś tunelu po prostu? Ale nie strasz. I patrz, gdzie się wykopujesz. Brać ich. Mariany, do ataku. Granacik, tak? Dobra, leć. Wieżyczka, to już jest trochę, wiecie. Wytrzymałeś trochę, Marian. Ty nie strzelaj we mnie. Oj. Przewróć się nareszcie. Dobranoc. Zostaw mojego robaczka. Powiedziałem coś. Tak trochę siedzę, wiecie, w takim miejscu nie do końca dogodnym. Okej. Małe dziadostwo zagłady, chodź tu. Dobra. Komuś trzeba przyrznąć tego. Serio? Marian. Okej, to się tam pobawcie chwilowo, a ja zobaczę co... Nie lubię cię. Nie lubię chodzenia po drabinach w tej grze. To jest coś, czego nie cierpię akurat. No wiecie, no, a nuż widać się pojawi ten... G-Man. Przekonam się. Serio? Akurat jak ja się tutaj poruszałem w tym kierunku, to mi tutaj granat... Wiecie co? Tak. Ty jeszcze żyjesz? No. No i bardzo dobrze, że już nie żyjesz. Trochę amunicji, to jest zawsze... O ty! Dobra, zjedzcie go. Smacznego. No nie, no zablokowane, no jak tak może być? Dla mnie? Kabelek. Podejrzewam. Na przykład taki. Coś ci chyba ten tego trochę tak...
nie wiem. I... no tak. Siedziało, co? Siedziało się, no. Dużo się działo. Myślałem, że to mogę przełączyć. Zrobić klik-klak i będzie git, ale tak niekoniecznie, co? Co mogę? No i będzie przefajdane. Chyba, że... albo... Marian, posuń się. Nie strzelba. O! A przecież my potrafimy guziki. My guzikiem potrafimy władać. Więc czemu nie tym razem? Nie, zasięgu takiego to my nie mamy. Niestety. I się zawiesiłem. Posuń się. Dobra, trzeba znaleźć jakieś przejście. Gdzieś jakoś takoś, nie wiem. Jakkolwiek trzeba znaleźć to przejście cholerne. A wypchaj się. Tylko którędy? Wiecie co? Zobaczymy się, jak znajdę to przejście jednak. Okej, to chyba było łatwiejsze niż podejrzewałem. Guzik mnie zaskoczył. Najwyraźniej. I teraz powinno być... tak, otwarte. Widzicie, ludziska. Nie ufajcie tej grze czasami. Czy mogłeś pęknąć nareszcie? Bo tam coś widzę. O, właśnie. Zapasy. Sorry, że o ciebie, no ale... tak stałeś jakoś dziwnie. Piąska sera, która coś uruchomi. No się masz. Tylko... a, to jest chyba bomba. Chyba bomba. Tak. O-o. Brać ich. Niam-niam. Rozstaję wieżyczkę, gościu. I pędzą gdzieś. Niam, niam. Następny. Ale nie mam trochę rakiet. Ale granaty może też wystarczą. Może. Chyba, żeby się gdzieś pojawiły te granaty. Aha. Zatłuką go czy nie? Raczej chyba nie. Ale no, trochę obrywa. Może G-Man gdzieś? Halo, G-Man? Dobra. Dobra, przyszło tu kilku branów. O, me gusta. Trochę, o. Czy to tak serio? A miałeś szczęście. Ja miałem szczęście, nie on. Brać go. Szaszłyki z niego zrobić. No dobra. Rozumiem, że mam się dostać tutaj, tylko... aaa, chyba łapię. Tego nie. No okej. Niemniej jednak mamy... zapasy, a zapasy są fajne. Tak, myślę, że coś się nabiorę jeszcze raz. Tak serio. No i git.
Teraz należałoby... Hej, ja tu chcę wejść. No. Okej. Tak. Au. Ale się zepsuło. Nie dziwię się, że odkryto ranę szarpaną. Ty, moment, chwila. Nie, dobra, zdawało mi się, że to jest jakaś radioaktywna ciecz. Trochę mi ob... Siema, Sherman. Komu z kabla? Nikomu? No i git. No i gites. Gites, gites. No i dobrze. Pik, pik. Sporo was tam. Nawet sporo, sporo. Trzeba to sprawdzić. Następna część. Skoro tak, niech tak będzie. Dziwne, teraz postanowiłem tak poza tym zacząć nagrywać może w większej rozdzielczości, w Full HD, a mam nadal tyle samo klatek. Z drugiej strony tyle było na powierzchni i tak dalej. Ja teraz jestem w pomieszczeniach, więc też swoje może robić. Poczytajmy. Serio, chciałem poczytać. Robaczku mój. To ja tak trochę zmienię mniej więcej pozycję. No dobrze. Ktoś jeszcze? To trochę mi się amunicja ten tego kończy. Dobra, zjedzą go. Fajnie. Mamy kulkę rozpierdzielu. Wiesz co? Skoro była, no to czemu jej nie użyć, prawda? I tak będę miał full, i tak będę miał full. Pam 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 pam. Nie. Pam 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 pam. Kochasz straszyć, co? No dobra. Zjecie? Nara. No patrz, się wzięła i się... Ale się bawię z nią. Robaczki moje. To się w ten sposób robi. No niestety tego się już nie nauczą. Może następne sztuki. Leżeć. To jest dobra rzecz na nie. Na te kurde cholerstwa małe. Latające. Uho! Czy mógłbyś... Dziękuję. Tak troszeczkę mi się amunicja skończyła, nie? Założyliście?
Trochę mam mało życia, żeby tak trochę zaszaleć, nie? Ale mam kuszę. Aha. Dobra, zanim ja się w ogóle wyjaiłem, to... Do mnie robaczki. Szaleństwa. Nic ciekawego. F6, nie F5. Może... Użyjmy trochę strzelby. Tak ciągle tylko ten pistolet masz nowy, no ile można. Okej, okay, trochę amunicji. Pam param papam. Chciałem zauważyć, że... O cholera, mam trochę mało życia. Tam jeszcze jakiś marem był. No właśnie. Uzupełnimy amunicję. To jest też dobrze. Tu i tu. Dobra. Wiecie, quick save w dobrym miejscu jest fajny. Ale fajne są też apteczki w fajnym miejscu. To są... Rzeczy, z którymi wolałem się... Cholera. A już myślałem, że będzie piękny. Tu nic nie ma co sobie zabić? Na razie... Aha. No dobra. Coś mi zabiło, nie wiem co, ale... Jakaś wieżyczka może. Na spół burliwa. Więc sprawdźmy... tę stronę. Wiesz co? Tak, bezpieczni. O nie. Ja tam nie pójdę, nie ma takiej opcji, mam za mało życia. Ja się nie zgadzam. Lecieć. Dobra. One muszą trochę popracować. A ja muszę trochę poszukać lekarstw. Nie, a nie chcę mi się cofać, wiecie, ja sam... Cholerny, ała, początek. Ale fruwaj ładnie. A, tu mi jajo zrobią. No. Fajnie było. Ej. Tu nic nie ma, nie? Żeby mnie... Granat? Mhm. Chyba sam się nad zabił. Jakiś ćwierć inteligent. Tędy może? To jest zamknięte, tędy. Oj! This is not some agent provocateur or highly trained assassin. Zjesz go? Zjadł go, dobra. Tu jeszcze kilku jest. Jestem tu dość bezpieczny chwilowo. Aaaa, amunicja znowu. Serio? Za co? Dobrze. Uj. Cholera, jestem w takim trochę miejscu. Ale jakoś tam się już pozbieramy. Trochę tego, trochę tamtego. Trochę jeszcze czego innego. O, to się ładnie naładowało. Będę musiał użyć tego. Na razie. Nie łaź tam. No i git. Takie miejsce dość dobrym. Trzeba przyznać. Oj, podkładka mi się przesunęła. Więc tak, to plus to. Dobrze.
Robaczki są na tyle mądre, że chodzą za mną po prostu. Nie trzeba ich co chwilę wołać. Powiedzmy, że jak już każe się gdzieś iść, to one jednak wracają po chwili. Czasami to może być wkurzające, ale czasami jednak przydatna rzecz. I znowu wczytywanie. Ale tak chyba, nie wiem, skonwertuję to do HD. Wiecie, trochę szybciej się wysyła i tak dalej. I co będzie ten duży? Się pojawi? Czy nie? Tutaj Mariany. Aha. Co on tam nosi? Strzelbę. No dobra. O, me gusta. No i amunicja tylko. Przynajmniej się wyleczyliśmy, a to też zawsze coś. Tu nic nie sprawdzimy. Posuńcie się. Posunąć się! Już! Bo strzelam. No, nic nie zadziałało. Trochę postraszyłem. Zatłukli go. Zamęczyli. No dobrze. No skoro mam robaczki, no to... Co ja będę się z tym narażał? No i git. Widzicie, go na dobrym miejscu jest bardzo przydatne. To i to. Dobrze. Aha. Aż mi się, nie wiem, czemu przypomniał ten... jak spętałem drugą wojnę światową, to trzeba się zdetonować. Albo... w ten sposób to mogę zdetonować. Widzicie? Widzicie? Można zdetonować tanio? Można. Tam jest to chujarstwo. Dobra. Tak. Tutaj mamy jedno. Jeszcze nas nie widzi. Oni tam pobiegli. Gdzieś są. W tamtym miejscu. Zrobimy jeszcze quick save. No i tak, strzelba będzie dobra, ale będzie... Oj. Strzelba i karabin. Są mimo takie czary mary. O ty! Okej, nara. Dobra, teraz ty, Marian. Aż jeden pocisk mam. Dobra. Czy ja muszę? Najwyraźniej tak. Trudno. Tak trochę okrążony jestem, ja nie lubię tego. Prosto twarz. To następna rzecz. Następną rzecz do wysadzenia. Za pomocą robaczków. No a co ja bym sam właził? Albo marnował granaty. A ich mam nieskończoną ilość. Mówię, nie marnował granatów. Na serio? Rusz się. Dziękuję. Więc tak. To plus... to. Dobra, niech przyjdą oni. Albo w sumie. O! Pieprznie. Dokładnie. Tam mamy wieżyczkę jeszcze ciekawą. Posuń się, Marian!
ty kup ptaku. Dobrze. Dobra. Zjedzą go. Tu mamy wieżyczki, które... Jeśli dobrze pójdzie. Posunę się. Dobra. Szkoda, że musiałem zmarnować, no ale... Cóż. No kto mógł wiedzieć? No w sumie ja teoretycznie, bo już grałem w tą grę, ale... W tę grę, ale wiecie. Oho! No i... Aha. Nie no, spoko. O, to też jest spoko. No bez takich. Tutaj robaczki być może będą wychodzić. Nie musiałem ich marnować, więc... Tak trochę tylko jeden granat, nie? Szarża! Okej. Okay. Tego nie wiedziałem, że mogę w taki sposób zdetonować. Tam jeszcze ktoś się rzuca tak trochę wielce. Dziękujemy panu za udział w testach. Walić to. Ostatni pocisk. Ciekawe, nie? W PM-ie kurde takie pociski trochę odłamkowe. No cóż. O! Przynajmniej się zwróciło. Co my tutaj mamy jeszcze? Może to będziemy walczyć z tym dużym. Być może. O ty! Trochę mało mam tego. Czy ja tu jakoś przejdę, Marian? Okej, okay, do tatusia. Nie, to nie, no dobra. Nic mi nie odstrzelił, ba? Nie? No i bardzo dobrze. Naładujemy pancerz. Spoko. Nie tylko pancerz. Dwa za jednym strzałem. Oh yeah. Jeszcze tu jest amunicja? Nie? No cóż. No, moje robaczki. Tu na pewno będzie walka. Jak zwykle w sumie. Ale ja chciałem przejść. No dobra. Poczekam chwilę. Niech się pobawi. A to skąd? Au. Coś jeszcze? Nie? No i dobrze. Tak. On może trochę rozwalić, coś się chyba stanie, co? Sprawdzimy.
Czyli zmarnowałem amunicję, tak? Najwyraźniej tak. Okej. Jaka cisza. Plus działko. Halo, halo, Marian. Okej, to jest ciekawe teraz. Jak ja się mam... Wiesz, trochę podejrzewałem, że tędy mam jakoś wyjść. No wiecie, tak jednak jakoś... A tymczasem chyba, że... Na razie... Na razie... Nara... Nara... Aha! Czyli nie musiałem nawet stąd ściągać tego. Tak jak myślałem. Strzelba. Nie jestem pewien, czy to najlepszy pomysł. Weźmiemy może zamiast strzelby PM. Albo to. Bo mam pełną amunicji. Trochę jak ty, chyba. O! Siemasz. Żebra robią za zęby. Ciekawe teraz, nie? Tak w sumie. Zróbmy taki zwykły save. Raz na ruski rok może być. Na razie. Przypiekłem do PESa jeszcze. No oczywiście. Nie wiem czemu mam wrażenie, że tu się prosi o zombiaki. O nie, 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 nie! Nie ma takiej opcji. Już pamiętam. Tylko, że to mnie zgniecie, zapomniałem, jak tu się wychodzi. No tak. Okej. O, w dupę. Jeden guzik. Wiecie co? Mam przesmarkane. Tak. Już pamiętałem, co tu się działo. Kombinat nie mógł mnie zabić. Masa żołnierzy, robali. Sygnatarka do śmieci mnie zabiła. To będzie chyba tytuł odcinka. Zabity przez sygnatarkę do śmieci. No dobrze, przyjrzyjmy się, co to wykorzystać. Chyba to. Co nie? Ej, 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 ale takich rzeczy proszę mi tutaj nie robić. Okej. Jestem bezpieczny. Znaczy się tak stosunkowo bezpieczny. Wiecie, bezpieczny no tak, wiecie. Jak na Gordona to jest tak... różnie. No dobra, może być. Ale mam wrażenie, że coś było podobnego w jedynce. Trzeba będzie nagrać. Quick save. O, siemasz. No mamy sobie szkolę szybciej. Zapisz grę. Zapisano. I sobie wzięła i poszła. Bo w sumie czemu nie? Kto? A, siemasz. No. Niech cię pociąg nie zaczepi. Więc po co mnie zatrzymujesz? Gdzie ty jesteś? A tu. Wiesz, taki mogli się wyposażyć w taki tam
patent mały. Ja naprawdę nie byłbym z tego powodu zły. Nie ma takiej opcji. A, czyli tutaj, dobrze. Więc... okej. Okay. Nie to nie. Łaski bez. Czy mógłbyś pęknąć? Dziękuję. Nie ma? Nie ma. Wiecie, różnie bywa. Jadę cicho, nie, słuchajmy co mówi. Aha, czyli to nie trwało długo. No nie. Przeładujmy. Uuu, coś tu się rozmarowało. Tak odrobinkę, ociupinkę. No co ty? Dobra jesteś. No jest. Nie wiem czym potrafił. Tak jak ona. No dobrze. Prowadź. Ty się na ten znasz. Nie ja. Ja jestem tylko, wiesz, mam doktorat z wciskania guziczków. W tym jestem naprawdę dobry. Trochę amunicja się kończy. O, już jest trochę więcej. Jeden magazynek przynajmniej. Ona durna jest. Aha, czyli jeszcze raz to. To jest strzelba, dobra. To powinno wystarczyć. Musimy ten trochę poszarżować, bo ja tak trochę delikatnie zwykle gram. A ona się pcha pod lufy. Nie ma tu rzucania granatów. Nie u mnie. Nie na mojej służbie. Dobrze, wciskaj sobie guziczki, ja sobie już to pójdę. Zrobi quick save'a. A może jeszcze jednak, żebym widział panel, jak je nagrywam. Dobra, dobra, już to mówiłaś. Przynajmniej ja to słyszałem. Więc... Nie komentuj tego tak, tego rób i się wynosimy stąd. Ja już stąd tutaj za długo siedzę. No to chodźmy, chodźmy, to chodźmy. Już? Klikasz? Dobra, bo ta pierdoła za chwilę sama zginie. Trochę nie wyszło, co? Chyba, że... Na razie. Wyszło, mam tylko 2 HP, nie? Bo ty lubisz szarżować. To przez ciebie. Wszystko. Babszczulian. Czy ja mogę wyłączyć guziczek? Nie. Ale tak lubię guziczki. Może nie z tym, a bardziej z tym. Nie marudź, ja muszę znaleźć lepsze rzeczy. O! Prawie. O to, o co mi chodziło. Ja bym na twoim miejscu to co otworzył. I sprawdzić, co tam jest. Wiesz, jak uciekać, to lepiej szybciej. Wiesz co? Ci powiem, nie podoba mi się to. W szczególności tego, że mam mało życia.
We're here to get you out, Dad. Never mind me. Save yourself. No, we're not leaving you. I think I can recalibrate the Combine portal to get us out of here. Where will you go? I talked to Dr. Kleiner. His portal was almost working again. If he's managed to repair it, we'll end up there. If he hasn't, well, we couldn't be any worse off. It's not worth the risk, Alex. I can't lose you. Get out while you... We're not leaving here without you. That's final. We can't leave Judith here either. Don't worry, Dad. We'll find her. For now, I'm going to send you to the teleport chamber. I'm not saying goodbye, Dad. We'll meet you there. I know you will. I'll see you there, baby. Widzisz, stary, jak mnie urządziła? Ledwo się trzymam. No, nareszcie. Ile można czekać? Mam tylko 3 magazynki razem ze strzelby i... dwa dodatkowe do... w sumie też razem 3 do karabinu. Aha. Standardowo. Ty człowieka narażaj dupę, a ta sobie pójdzie. Chociaż z drugiej strony lepiej. Człowiek sobie łatwiej radził. No nie! Nie! Kuźwa, no nie. Leżeć. Nie cierpię was, szybkie dziady. No tak trochę lepiej, bo mam chociaż ten, więc tak nie zginę od razu. No dobra. Od razu nie powinienem zginąć. Ale wytrzymać to rzecz nie wytrzymam. Tam coś leży. Wiesz, nie obraziłbym się. Okej. Nic nie chce mnie tu zabić? Nie? No to bardzo dobrze. Jak na moje gusta. Dopóki nic nie chce mnie zabijać, to jestem bardzo usatysfakcjonowany. Czy mogę? I tam. Jedynce można było się leczyć, o ile dobrze pamiętam. Tymi puszkami. A jak zrobiłeś coś takiego? Trochę nie zadziała, co? Nie. To się wysypywało od cholery ich. Więc tak. Strzelba plus może ten standardowy karabin. Znajdę to coś poza headcrabami? W pudełkach? Headcrab w pudełku. Pomysł na biznes? Czyżby? Mogłaś to otworzyć dalej, prędzej. O, w dupę. Cisnął mi się guzik. Co, proszę? Aha. Wiedziałem, że to sprawdzicie. Ale chciałem się też móc tutaj... Wiecie, o, coś w ten sposób. Strzelba jest cholernie dobra w takich miejscach. Nara, z góry co spadnie? W sumie mogłoby. Wiecie, z ludziska, mamy równą godzinę. Więc tutaj się ogólnie pożegnamy i co tu dużo mówić. Do następnego odcinka, ludziska. Cześć!